Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim takim kolejnym przedwiosennym outficie. I dzisiaj, słuchajcie, jest święto, święto lasu, dlatego że możecie zobaczyć mnie w spodniach. W spodniach, tak, dokładnie, Racka ma jednak jakieś spodnie w swojej szafie. I tak to jest. I dlatego, że ostatnio bardzo często chodzę w mojej spódnicy czarnej ze Stradivariusa. I ponieważ za bardzo ją tutaj eksploatuję, to postanowiłam, że przeproszę się na chwilę z moimi czarnymi rurkami. I właśnie do różnych zwariowanych, kolorowych gór będę teraz nosić te rurki. To są rurki z HM-u, po prostu zwykłe czarne, które kupiłam jakieś 5 albo 6 lat temu, z tym, że one są tak rzadko przeze mnie noszone, że ja po prostu w ogóle ich nie niszczę, są prawie że jak nowe i jak chcę je zakładać, to sobie właśnie je zakładam. I teraz zaraz powiecie, że tak, ja tak mówiłam tyle razy, że rurek nie nosimy, że rurki są niefajne, zwłaszcza kiedy ma się bardzo kobiece kształty, a tutaj nagle wyskakuje w rurkach, dlatego że jest jedna zasada. Jest jedna zasada, jeżeli dziewczyny macie kobiece kształty, a chcecie chodzić w rurkach, to możecie oczywiście to robić pod warunkiem, że włożycie te rurki w kozaki, dlatego że wtedy kozaki, tak jak ja mam dzisiaj, równoważą nam szerokie biodra i większą pupę i proporcje sylwetki są ok. Także dziewczyny, jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo kobiecą sylwetkę, a lubi rurki, to nie musi z nich rezygnować, tylko żeby pamiętajcie, żeby dbać o proporcje i żeby możliwie właśnie wpuszczać je w kozaki, tak jak ja to zrobiłam teraz. I do tego mam jeszcze na sobie moją koszulę z Reserve, którą kupiłam niedawno. I to jest właśnie taki dowód na to, jak ja desperacko już pragnę tej wiosny i lata. Dlatego, że normalnie chyba na takie pastelowe, różne, pomieszane kolory bym w życiu nie spojrzała. Natomiast jestem już tak po prostu chłonna, tak spragniona tych kolorów, że ją sobie wzięłam. I tak naprawdę koszuli też bym nie wzięła, gdyby nie to, że właśnie jest w takich kolorach. A do tego na wierzch, ponieważ nie jest jeszcze aż tak bardzo gorąco, mam mój płaszcz z Pull&Bear'a, także to jest takie tak naprawdę trochę ryzykowne, ale moim zdaniem wesołe i wiosenne, fajne, mocne połączenie kolorów. A do tego jeszcze moja torebka z Parfuma, którą noszę ostatnio po prostu non-stop i tutaj uwielbiam ją i nie będę ściemniać, że nie. I właśnie to jest taki mój przedwiosenny, wesoły zestaw. Do tego mam jeszcze opaskę, dlatego że tutaj szalika nie mam, bo mogę się tutaj zakryć włosami swobodnie. Natomiast mam opaskę z topshopu, żeby tutaj w głowę i w uszy nie było mi zimno. Także to jest wszystko, a jeszcze kozaki z Aldo, dokładnie, jeszcze kozaki z Aldo, o których wspomnieć zapomniałam, ale są klasyczne czarne, też również do tych moich zwariowanych zestawów tutaj mi pasują. Także to jest wszystko, a i jeszcze mam jedną rzecz, o której zapomniałam, która tutaj dodaje takiego pieprzyka i smaczka, to jest moja badża. To jest badża przypinka z Racką, ze mną, którą zrobiłam sobie w miejscu, dosłownie, tak się nazywa to miejsce. To jest miejsce we Wrocławiu, tam gdzie kręciłyśmy ostatnio z Babskim TV odcinek Modnego Wrocławia. Także tu mam badżę Rackę jeszcze tutaj na sobie. Także to jest wszystko. A na koniec jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, którą właśnie przed chwilą dostałam od rodzielca, bo się spotkaliśmy, żeby mnie teraz tutaj nakręcił. Był w sklepie i kupił mi płytę Lany Del Rey, także to jest taki prezent. Wiem, że może jestem taka trochę opóźniona, bo tutaj wszystkie już mówiłyście o tych płytach, że ona jest świetna, o tej płycie, że jest świetna, że jest fajna i ogólnie też ona mi się, ta Lana Del Rey, nieważne czy jest udawana czy nie, bardzo mi się podoba. Więc właśnie sobie tak mówiłam głośno, że chciałabym tą płytę, no i rodzielec mi taki prezent sprawił, więc jestem już bardzo ciekawa, jak to będzie brzmiało. Także tutaj zapinam się, jeszcze się tutaj troszkę zawiązuję moim kocowatym płaszczem i co? Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa, pa!